do sądu rejonowego w Szpilu został skierowany akt oskarżenia. W sprawie tej oskarżone są dwie osoby. Zarzucono im podżeganie do przekroczenia uprawnień oraz zmuszenie do określonego zachowania się dyrektora Domu Pomocy Społecznej oraz jak również niedopełnienie obowiązku i przekroczenie uprawnień w związku z przeprowadzonym przez wymienioną konkursem na stanowisko głównego administratora w Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Falmierowo. Przypomnijmy, we wrześniu ubiegłego roku Stefan P., były wicestarosta Pilski i Jan P., dyrektor jednego z wydziałów starostwa powiatowego w Pile, zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według ustaleń CBA były wicestarosta Pilski podejmował działania wykraczające poza jego kompetencje służbowe. Chciał wymóc zatrudnienie lub przeniesienie na wyższe stanowisko osoby, która nie spełniała wymagań zawodowych określonych przepisami. Chodziło o Agnieszkę Mrotek, ówczesną radną Polskiego Stronnictwa Ludowego, która ubiegała się w konkursie o kierownicze stanowisko w Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie. Do pomocy w tym były wicestarosta miał nakłonić podległego mu dyrektora jednego z wydziałów starostwa powiatowego w Pile. Próbowaliśmy skontaktować się ze Stefanem P., jednak ten odmówił komentarza w sprawie aktu oskarżenia, który wpłynął do sądu rejonowego w Pile. Obu mężczyznom za zarzucane przestępstwo grozi do 10 lat pozbawienia wolności.